Dzień dobry. Dzisiaj będę badała napięcie powierzchniowe trzech cieczy: wody, oleju i mleka na oto tych trzech dwuzłotówkach. Czy muszą być dwuzłotówki? Otóż niekoniecznie. Każdy może sobie wybrać monetę, jaką chce, natomiast muszą one być trzy jednakowe. Dobrze, a więc zaczynamy z wodą. Do pipety nabieram wodę. Dobrze, a więc mam 50 kropelek. Więcej już nie będę dawała, ponieważ widać, że może to za chwilę się wylać, dlatego tak zostałam, żeby potem porównać. Teraz może mleko. Ok, a więc sobie muszę tutaj pozbyć się wody z mojej pipety. No i nabieram mleko. Dobrze, dałam 60 kropelek mleka i tutaj, może będzie 61? Dobrze, 62 kropelki. Więcej się boję, że to po prostu mi pęknie i się rozleje. Tutaj na mleku bardzo ładnie widać, gdzie jest mleko, gdzie jest moneta. No i teraz mamy już wodę i mleko gotowe. Czas przejść do oleju. Okej, już widzę, że tu się już nie da, dlatego też olej mam na 32 kropelki. A więc jakie mamy wnioski? Zacznijmy od tego, ile nam się na poszczególnych monetach zmieściło kropelek. Tutaj zdecydowanie wygrało mleko. A dlaczego? Ponieważ miało aż 61 kropelek. Mleko jest w stanie się tak połączyć, że napięcie pomiędzy cząsteczkami mleka się zrobiło bardzo duże i się złączyło tak, że nie chciało się rozerwać i stworzyła się bańka na monecie. Potem bezapelacyjnie jest woda. Otóż woda nie złączyła się aż tak jak mleko. Tworzyła bańkę również, nie taką dużą. Gdybyśmy dali więcej kropelek, ona by pękła, no i niestety nie mielibyśmy nic z tego. Z olejem robiłam parę prób i gdybym dodała więcej niż te 32 krople, wiem, że to by wyprysnęło, wylałoby się, bańka by pękła, napięcie powierzchniowe by się zerwało i by nasz olej się wylał na naczynie. Dlatego też 32 krople to jest według mnie tak dobra ilość do 2 złotówek. Więc jakie są wnioski? Mleko ma największe powierzchniowe, największe napięcie powierzchniowe, olej najmniejsze, woda po środku. No więc tak, dziękuję. No i do widzenia.